Zapraszamy na magazyn Kierunek Zachód. Dziś w programie Paryż i polskie podziękowania za pomoc w czasie stanu wojennego. Spotkanie Polonii w Hamburgu. Polskie komiksy w Brukseli. Artyści z Nadwisły na paryskiej wystawie sztuki nowoczesnej. Piknik polonijny w Niderlandach. Rozjechane gąsienice, przyjdzie czas, że bez oręża lepszej się doczekać chwały. Solidarność nie zwycięża. Pamiętam dokładnie szczegóły tego. Stałem rano, wcześnie rano, bo miałem jechać właśnie do Polonii na mszę, to jakieś 60 kilometrów. Musiałem stać gdzieś o 5, ale chyba o 6 włączyłem. Mogłem jeszcze wtedy słuchać polskiego radia na długich falach we Francji. To było osiągalne wtedy. No i słyszę hymn polski. I myślę sobie, coś się musiało strasznego stać. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Wielu naszych rodaków szukało wtedy schronienia na Zachodzie, między innymi we Francji. Francuzi wtedy wykazywali się niesamowitą solidarnością w stosunku do Polaków, tak uwięzionych w Polsce, czy dla ludności w Polsce, jak również dla tych Polaków, którzy znaleźli się tutaj w okresie stanu wojennego we Francji. Za to powinniśmy być im wdzięczni. Znalazłem się w wolnym kraju i dzięki właśnie komitetowi mogłem studiować. Byłem stypendystą przez 3 lata i studiowałem, a nie musiałem pracować, więc niezwykła szansa, za co jestem wdzięczny do dzisiaj. Zaczęłam zgrzebać po internecie, tak za bardzo nie znalazłam jakichś takich momentów wyjaśniających, w jaki sposób Francuzi nam pomagali. Nie było tego za dużo i nigdzie nie znalazłam odpowiedzi, czy było jakieś podziękowanie z naszej strony. I mówię, dobra, robimy taką imprezę, znaczy imprezę w cudzysłowie, no takie spotkanie, podziękowanie Francuzom. Przede wszystkim utrzymuję te wydarzenia w naszej pamięci, ponieważ jest ważne to, abyśmy celebrowali takie momenty, wracali do tej historii i przede wszystkim przekazywali też młodym pokoleniom. Przyszedłem tutaj z wielką ciekawością. To było bardzo interesujące spotkanie. Bardzo miła inicjatywa. Dobrze było dowiedzieć się więcej o wpływie stanu wojennego na Polskę i na Polaków, zwłaszcza tych, którzy mieszkali wtedy we Francji. Wyjątkowe wydarzenie, które jest upamiętnieniem wielorakiej akcji środowisk francuskich i polskich w okresie stanu wojennego na rzecz Polski. To były komitety Solidarności. Komitety Solidarności, które działały na rzecz uwięzionych, na rzecz internowanych oraz na rzecz tych polskich emigrantów, którzy znaleźli się nad Sekwaną po 1981 roku. Inne narody wschodniej Europy, bo miałem kontakt z Węgrami, nam zazdrościli naszej organizacji. Oni tego nie mieli. Mieliśmy kościół, mieliśmy struktury kościoła we Francji. Oni tego nie mieli, więc oni nam mówią, Boże, wy jesteście dobrze zorganizowani. Powinno się mówić, że coś takiego było, że byli ludzie, którzy nam pomagali, nie tylko Francuzi, Belgowie, Niemcy. Wschodnia strona nam pomagała, ale my teraz to robimy z Ukrainą. Ukrainie pomagamy. Także myślę, że w każdym państwie znajdzie się jakaś osoba, która pomagała. Przedstawione zostały zdjęcia, gdzie wyobraźnia naprawdę pracuje i dla mnie to było szokiem. To, co się stało, to odbija się teraz na nas wszystkich. Jest to bardzo ważne wydarzenie. Podejrzewam, że w ogóle najważniejszy fakt w historii tak zwanej III RP, czyli czasu od 1989 roku do dzisiaj. Jest to najważniejsze wydarzenie. Klub Gazety Polskiej w Hamburgu zorganizował spotkanie z marszałkiem seniorem Antonim Macierewiczem. Tematem była katastrofa polskiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku. Było z pewnością ogromne, super przeżycie poznać osobiście pana ministra. Byliśmy zaskoczeni jego wiedzą,
detalami jego nośną osobowością, jak gdyby na skrzydłach patriotyzmu. To jest osoba, którą znają zarówno osoby starsze z naszego pokolenia, jak i średniego pokolenia i częściowo młodsi. A w zasadzie to spotkanie było poświęcone częściowo również dla młodych, żeby mieli okazję właśnie z tego typu osobą, która reprezentuje bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o merytoryczną stronę historii i aktualnych wydarzeń, żeby miała punkt odniesienia. Planujemy po tym udanym spotkaniu kolejne kwestie osób. To jest do uzgodnienia. Mamy już częściowo opracowany plan spotkań. Musimy tylko uzgodnić i potwierdzić obecność tych osób w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Przede wszystkim niesłychanie ważne jest dowiadywać się od nich, od ludzi, od Polaków mieszkających poza Polską, jak wygląda ich sytuacja, jak wygląda świadomość ich współmieszkańców w danym państwie i jak oni widzą, co rząd polski powinien zrobić w różnych sprawach, także w sprawie wyniesienia na poziom międzynarodowy sprawy zbrodni smoleńskiej, śmierci całej polskiej elity zamordowanej przez stronę rosyjską w dzisiejszym czasie. To musi dotrzeć do świadomości międzynarodowej, do świadomości innych państw. Polonia się tego domaga, a my musimy im pomóc. Pierwszą właśnie publikację, jaką zrobiłam, to jest komiks o Jasiu i Małgosi, taka historia przetworzona, bardziej krwawa, bardziej drastyczna niż oryginał. I zaczęło się to tak, że wydałam to na początku własnym sumptem, potem dopiero zgłosił się do mnie wydawca, no i tak się zaczęła moja przygoda z komiksem. Jesteśmy na 12. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Brukseli, najważniejszym festiwalu komiksu w Belgii. I w tym roku Instytut Polski po raz pierwszy zorganizował dwie duże wystawy. To bardzo ważne wydarzenie, ponieważ komiks to bardzo ważna część belgijskiej kultury. Polska jest obecna na tegorocznej edycji festiwalu w szczególny sposób. Są polscy twórcy, polskie komiksy. To bardzo ważne, ponieważ nasi artyści mogą się zaprezentować nie tylko belgijskiej, brukselskiej publiczności, ale także wydawcom. Przychodzą ludzie, oglądają, podziwiają pracę, przychodzą na stoisko zapytać się o niektóre z tych prac, czy są komiksy. Są polscy autorzy, którzy są przyjmowani z entuzjazmem przez czytelników, bo różnią się troszeczkę od tego, co jest prezentowane na rynku belgijskim. Myślę, że komiks jest dzisiaj doskonałą formą przekazu również bardzo ważnych treści, chociaż kojarzy się nadal często z tymi bardziej błahymi. Komiks jest doskonałą formą reportażową albo w ogóle formą autoekspresji, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do wizualno-tekstowej form przekazu. I jest to format, który doskonale rozprowadza się w internecie i doskonale dociera do szerokiego grona ludzi, dzięki czemu możemy ważne dla nas treści bardzo szybko i bardzo przejrzyście przekazać. To wydarzenie jest bardzo ważne dla nas, autorów, dlatego że możemy też się spotkać między sobą i porozmawiać. Wiadomo, że pisanie komiksów jest bardzo samotnym zajęciem. Siedzimy sami ze sobą, w swoich głowach, wymyślamy różne historie. I konfrontacja między nami też i opowiadanie sobie właśnie o naszej pracy jest bardzo ważne, ale też spotkanie się z czytelnikami jest mega ważne. Poza tym w takim mieście jak Bruksela, które jest multikulturalne, to jest miejsce niesamowitej wymiany, a poza tym my tutaj promujemy, na stoisku polskim promujemy polską kulturę, co dla nas też jest mega ważne. W tym roku w sposób szczególny chcę również pokazać naszą solidarność z twórcami ukraińskimi. Ukraina ogarnięta jest wojną. To prowokuje bardzo wiele tragicznych zdarzeń, wiele problemów, także dla artystów ukraińskich. Wspomagamy ich, pomagając im być tutaj na tym festiwalu. I bardzo się cieszę, że obok naszych komiksów polskich także są prezentowane te ukraińskie. Zaprosiliśmy do udziału w festiwalu młodą artystkę Julię Fus, która przyjechała do nas ze Lwowa. Bardzo z tego powodu jesteśmy szczęśliwi.
Chodzi nam o to, żeby pokazać również głos ukraińskich artystów, grafików tutaj w Brukseli, żeby ich głos był widoczny w centrum Europy. Dla mnie jest to bardzo ważne, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że na Ukrainie trwa wojna rozpętana przez Rosję. Uważam, że artyści muszą pokazywać, co się dzieje i co oni o tym myślą. Historia rozgrywa się na naszych oczach. Musimy ją komentować, musimy brać w niej udział. Bardzo dziękuję Polakom za waszą pomoc. Naród ukraiński bardzo to docenia. Polska sztuka wizualna ma się doskonale. Świadczy o tym nie tylko brukselski festiwal komiksu, ale również paryska wystawa sztuki nowoczesnej. Jestem tu po raz pierwszy, w tym roku, i te prace po prostu mnie oczarowały. Nie do końca potrafię wyjaśnić dlaczego. Może to te kształty, kolory są niejednoznaczne, ale przemawiają do mnie. Przyjechałem z zestawem Progresja. Jest to cykl 9 nowo namalowanych dzieł na płótnie. Tak naprawdę pomimo tego, że one wykonane są na płótnie, kompletnie miało być to zatracone. Jest to taka osobista próba, rodzaj znalezienia wyrazu pozwalający na stworzenie czegoś zupełnie innego w tych klasycznych ramach. Znajdujemy się na 9. Międzynarodowym Salonie Sztuki Współczesnej Art 3F i zawsze jakość artystów jest dla nas pierwszym kryterium, ale też bardzo często współpracujemy z artystami bądź pochodzącymi z Polski, bądź mieszkającymi w Polsce. Paryż daje przede wszystkim otwartość ludzi na sztukę. To poczucie życia, że tu się dużo dzieje, że tu jest wielokulturowo, jest tu mnóstwo galerii. Także widać tutaj tą odwagę też. Cóż, wyzwaniem jest samo miejsce, Paryż. Paryski rynek sztuki jest dosyć specyficzny, że tak się wyrażę. No jest taka ilość artystów, prac, galerii, że można się zgubić jednym słowem. Człowiek zawsze jest ciekawy tego, w jaki sposób odbiorca reaguje na te prace, czy je akceptuje, czy nie, czy ma jakieś uwagi. Jak się wywiązują ciekawe rozmowy, zawsze to też jest takie, że tak powiem, owocne nawet dla autora, ponieważ zawsze może skonfrontować się z opinią właśnie o tych pracach, która może go gdzieś popchnąć w innym kierunku albo pogłębić tą pracę. Chcieliśmy zaprezentować publiczności jak największy wybór stylistyczny, tematyczny, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ponieważ to jest właśnie idea salonów Art 3F, sztuka przystępna, sztuka, która łatwo trafia do człowieka, którą przyjemnie jest po prostu mieć u siebie w domu. Na koniec naszego magazynu zabieramy Państwa do Bakel, gdzie nasi rodacy mieszkający na co dzień w Niderlandach spotkali się na pikniku polonijnym. Rewelacja. Myślę, że w teraźniejszych czasach integracja, zwłaszcza Polonii za granicą, jest bardzo ważna, by pokazać, że się nie dzielimy, a po prostu się łączymy. No jesteśmy na rodzinnym pikniku polonijnym, który jest organizowany przez osobę, którą znam. Już od 15 lat działa tutaj bardzo prężnie dla Polonii i moim zdaniem to jest niesamowita okazja, żeby poznać nowych ludzi, żeby spotkać się, żeby zrobić coś razem, żeby pokazać, że Polonia tutaj jednak potrafi i działa razem. Także niesamowita inicjatywa i ja z całego serca bardzo mocno wspieram. To jest nasz 5. polski piknik polonijny. Robimy po prostu imprezę dla dzieciaków, dla dorosłych, wszyscy, żeby się fajnie pobawili. Zjednoczeni w Holandii zorganizowali po raz kolejny piknik polonijny. Jak widać, impreza się udała ładną pogodą, dużą ilością osób, szczególny szał dla dzieciaków. My jesteśmy tu zaproszeni drugi rok. Mamy swoje stoisko z materiałami edukacyjnymi dla młodego pokolenia oraz dla ludzi dorosłych. Myślę, że jest to szczególnie ważne dla polonijnych rodzin, które mieszkają tutaj w Holandii, aby integrować się z innymi Polakami, żeby pokazać, że możemy coś fajnego razem organizować. Sport jest dodatkową atrakcją dla dzieci, gdzie mogą się rozwijać, gdzie mogą poznawać swoje koleżanki i kolegów również, które mówią w języku polskim. Mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie jak najwięcej, bo z całego serca wspieram i działajmy razem, bo razem jest po prostu i łatwiej, i piękniej,
A my mamy nadzieję, że zobaczymy się z Państwem już za tydzień w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Zachód. Do zobaczenia!